Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie polski sarmatyzm, czyli taka jakby nasza specyficzna, można by rzec, odmiana baroku. Jeśli chodzi o barok w Polsce, zaczyna się on w zasadzie już pod koniec XVI wieku, kiedy Polska jest jeszcze, można powiedzieć, obsiana dobrobytem, dość bogata, bogaci się magnateria, szlachta, mieszczanie, a nawet i trochę chłopi. No i dzięki temu stać ich na mecenat sztuki, mogą oni rozwijać piękne budynki, budować niesamowite pałace czy też kościoły. Także jezuici wznoszą w Polsce mnóstwo kościołów wzorowanych na rzymskim Il Gesù, czyli na przykład kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Krakowie, który jest jedną z najlepszych kopii tego rzymskiego kościoła. To była właśnie taka tradycja, jezuici wznosili prawie wszystkie swoje kościoły na wzór tamtego z Rzymu. No i także inne nowe zgromadzenia, które się pojawiały w Rzeczypospolitej, różnych misjonarzy, kapucynów, budują swoje kościoły, biskupi także, a nawet i król wspiera rozwój kultury, który załamuje się szczególnie w okresie wojen, a wyjątkowo od połowy XVII wieku, po potopie szwedzkim, kiedy Polska jest naprawdę już zrujnowana i społeczeństwo przestaje popierać jakichkolwiek artystów, woli się skupić na odrobieniu tych strat wojennych. Jak jest społeczeństwo ubogie, zazwyczaj już nie skupia się na sztuce, bo po prostu jest to zawsze rzecz, można by powiedzieć, zbędna, niepotrzebna, a która pochłania duże środki. Także w tym samym okresie następuje powolny upadek polskiego szkolnictwa. Szczególnie rozwój szkół parafialnych, które zostały zreformowane po Soborze Trydenckim, zostaje zahamowany przez wojnę. Chłopi i mieszczanie nie mają już środków, żeby edukować swoje dzieci. One zajmują się w młodym wieku już zarabianiem pieniędzy, a nie dalszym kształceniem, gdyż po prostu te szkoły parafialne są po prostu nieosiągalne dla nich finansowo. Jeśli chodzi o szkoły średnie, najwięcej było kolegiów jezuickich. W połowie XVII wieku było ich już około 50, ale główną naukę, jaką one dostarczały, to teologia, nauka religijna, dlatego poziom wiedzy takiej typowo naukowej bardzo spada. Nie musiano już konkurować ze szkołami protestanckimi, które albo likwidowano, albo wyrzucano właśnie tych protestantów. Dlatego skupiano się głównie wtedy na religii, nie trzeba było konkurować z taką zwykłą świecką wiedzą. No tutaj jednym z takich wyjątków może być Kolegium Nowodworskiego, ale w większości nawet akademie w Krakowie czy w Wilnie już kładą nacisk głównie na teologię. Co za tym idzie, coraz mniejsze jest zainteresowanie w kraju takim wyższym kształceniem. Polacy rzadziej wyjeżdżają na uniwersytety, uznaje się, że tam tylko uczy się zabawy i tak dalej, a nie tego, co jest najważniejsze, czyli między innymi religii. Ludzie wolą się koncentrować na życiu codziennym, na służbie w wojsku, czy też poznawaniu Pisma Świętego, niż taką nauką czystą, byśmy powiedzieli, nauką świecką. W efekcie tym zwiększa się religijność społeczeństwa, ale także zwiększa się trochę jego ciemnota, taka religijna, zabobonność, przesadność, dochodzi coraz częściej do procesów o czary, co wcześniej nie miało tak miejsca. Dochodzi także do pewnej uniformizacji, jeśli chodzi o społeczeństwo. Wszyscy wyznają mniej więcej te same wartości, ale także bardzo popularne jest nauczanie łaciny, która jest szczególnie, kładzie się na niej nacisk właśnie w nauce prowadzonej przez Kościół. Dlatego też często polszczyzna jest trochę zmieniana, zdeformowana ze swoich struktur gramatycznych, wplata się wersje łacińskie, czy też łacińskie słowa jakoś wplata się do języka polskiego. Jeśli chodzi o architekturę, wspomnieliśmy sobie o tym kościele, ale także znany jest na przykład Pałac Krasińskich w Warszawie, który obecnie jest jednym chyba z wydziałów Biblioteki Narodowej. Innymi takimi przykładami może być budowli barokowej, może być wybudowany przez zakon Filipinów w Gostyniu klasztor zwieńczony kopułą. Jest on wybudowany na planie ośmioboku, który jest otoczony takim wianuszkiem kaplic.
Jest także niewielki kościół Sakramentek w Nowym Mieście, wzniesiony na planie Krzyża Greckiego, albo kościół Klarysek w Warszawie, który jest z kolei trójnawowy. Szczególnie kosztowna okazała się budowa kalwarii, czyli to były kaplice lub całe kościoły wbudowane na pagórkowatym terenie, które miały symbolizować stację drogi krzyżowej. Pierwszą kalwarię w Rzeczypospolitej ufundował Mikołaj Zebrzydowski, było to koło roku 1600. Później powstawały oczywiście kolejne, na przykład w Wambierzycach na Śląsku. I stawały się one miejscami licznych pielgrzymek wiernych w Polsce. Innym przykładem może być także pałac w Wilanowie. Możemy sobie nawet to zapisać. Pałac w Wilanowie. Co go cechowało? Pałac w Wilanowie, jak widzimy, był nawet po części wzorowany troszkę na Wersalu, bardzo ozdobny, taki przykład idealnej siedziby władcy. Oczywiście pałac był budowany, zapoczątkowano budowę przez Jana III Sobieskiego, później był trochę ulepszany także po jego śmierci, obecnie odnowiony. Na pewno myślę, że warto go zobaczyć pod Warszawą. Powstał w latach 1667-1679, a zaprojektowany został przez Włocha Augustyna Lotriego, który zresztą był Włochem, ale był Włochem spolonizowanym. Czyli tak jeszcze sobie mówiliśmy, Pałac Krasińskich. No, oczywiście także Pałac Królewski w Warszawie. Myślę, że go nie trzeba przedstawiać. Został szczególnie przez Zygmunta III Wazę trochę zmieniony pod koniec XVI wieku. Także Władysław IV później go przeremontował. Ogólnie królowie tam starali się zawsze, każdy starał się wpleść coś swojego. No do dziś jest on takim symbolem Warszawy, ale także przed nim stojąca, ufundowana przez Władysława IV kolumna Zygmunta III Wazy. No, Władysław IV wzniósł ją na cześć swojego ojca. Także wobec monarchów, bo tutaj mówimy Pałac Królewski, Pałac w Wilanowie, to były posiadłości monarchów, chcieli dorównać także im magnaci, którzy także starali się wznosić okazałe rezydencje. Część jest dziś zniszczona, ale do takich siedzib można zaliczyć na przykład Łańcut Stadnickich, Zamek Koniec Polskich w Podchorcach, czy też na przykład słynny Zamek Radziwiłłów, znaczy Pałac w zasadzie Radziwiłłów w Nieświeżu, Pałac Radziejowskich w Nieborowie, Potockich w Radzyniu Lubelskim. To na pewno wykwintne pałace, szczególnie jeśli chodzi o ten w Nieświeżu. Świeżu, do niego sobie jeszcze nawiążemy w historii XX wieku. Jeśli chodzi o malarstwo i rzeźbę, popularny był sposób przedstawiania postaci w malarstwie, postaci całej. Jeśli z Was ktoś kojarzy na przykład portrety szlachciców z tamtego okresu, czy też na przykład portret Stefana Batorego, widzimy w nim całą postać. Cała postać, szczególnie twarz, jest raczej posępna, nie ma jakichś ekspresji bardzo wyniosłych i bardziej skupiamy się na samym stroju tejże postaci. I taki typ portretu nazywamy czasem portretem sarmackim. Także dość ciekawą rzeczą jest wprowadzenie portretów trumiennych szlachciców, które były właśnie w kształcie tutaj tej bocznej części trumny, tam stawiano, jeszcze wykonywano je najczęściej za życia danego szlachcica, dzięki czemu te postacie były naprawdę bardzo realistyczne. Dany szlachcic zamawiał sobie już taki portret i miał go właśnie na swoim nagrobku, dzięki czemu także wiemy, jak oni wyglądali. To jest rzecz wyjątkowa, jeśli chodzi o Polskę. Nigdzie kultura barokowa w ten sposób nie wyewoluowała, więc dość taka nietypowa, jeśli chodzi o to, sprawa. Jeśli chodzi także o samo malarstwo i rzeźbiarstwo, tutaj centrum kultury barokowej w Polsce stanowił głównie w połowie XVII wieku, pierwszej połowie dwór Wazów. Tutaj Zygmunt III szczególnie się sławił, jeśli chodzi o mecenasa sztuki. Ulokował on tam wielką galerię płócien, sprowadzał je z Włoch, z Niderlandów, nie tylko rodzime. No i pod wpływem tego malarstwa
Pozostał także jeszcze jeden ośrodek taki w Polsce, czyli Pomorze. Tam kwitła głównie twórczość religijna i portretowa. Do takich najbardziej wybitnych artystów tych kręgów należał m.in. Herman Hahn, który był uważany za mistrza światłocienia. Zamawiali od niego m.in. Cessersi portrety do oliwy czy pelplina. Także wybitnym portrecistą był gdańszczanin Jerzy Daniel Schulz, który pracował z kolei głównie dla królewskiego dworu, ale także i magnatów. On m.in. sportretował Janusza i Bogusława Radziwiłłów, o których sobie wspominaliśmy, tych naszych zdrajców. Na centrum życia, jeśli chodzi o południe Rzeczypospolitej, był oczywiście Kraków, życia artystycznego. No, tam tworzył m.in. Tommaso Dolabella, który był nadwornym malarzem wazów. Realizował on także różne zamówienia od zakonów. Także do jego najwybitniejszych prac należy wystrój kościoła i klasztoru dominikanów w Krakowie. Jeśli chodzi o literaturę, w Polsce upowszechniła się wtedy bardzo, jeśli chodzi o barok, upowszechniła się literatura sama w sobie, sztuka pisania. Powstawały liczne pamiętniki, listy, popularne było opisywanie swoich przygód wojennych, jakichś wydarzeń politycznych, sposobów takich na życie codzienne, jak gospodarować folwark, czy też wyrażenia ze swoich podróży, uniwersytetów, oglądanych dworów. Pisali duchowni, mieszczanie, dyplomaci, kupcy, misjonarze. Wszyscy uważali, że ich wspomnienia są jakieś wyjątkowe i warte upamiętnienia. Między innymi pamiętniki szlachcica, a zarazem żołnierza Jana Chryzostoma Paska stanowią świetną dawkę wiedzy dla tych, którzy interesują się tymi czasami, a także są ciekawie po prostu napisane i fajnie się je czyta. Także fajny obraz tamtych czasów przedstawiają poeci związani z Arianami, na przykład szlachcic Wacław Potocki. On z kolei krytykował często nietolerancję religijną w Rzeczypospolitej, jaka zaczęła się pojawiać niestety szczególnie po potopie szwedzkim. No ale mieliśmy wiele innych twórców tamtego okresu, którzy także krytykowali społeczeństwo. Należą do nich m.in. Szymon Starowolski, czy też magnat Krzysztof Opaliński, który otwarcie wzywał do naprawy kraju, m.in. w swoim dziele satyry, piętnował jakiekolwiek przekupstwo, anarchię i nierząd. No ale mamy też inny nurt pisania, m.in. chwalenie cnot rycerskich, cnot obywatelskich, złotej wolności, chwalenie uroku życia takiego sielankowego na wsi. Było to także wstawiane jako główne zalety każdego szlachcica. Z kolei szlachcic miał także walczyć przeciwko wrogom wszelkich, miał walczyć przeciwko wszelkim reformom, miał dzielnie bronić tej złotej wolności szlacheckiej, sprzeciwiać się w zwiększaniu uprawnień władcy. Tutaj nawiązujemy już zaraz do właśnie głównego tematu naszego, czyli sarmatyzmu. Tutaj przedstawicielem był poeta m.in. Wespazjan Kochowski, także Szymonowic, który z kolei był mieszczaninem. Często przedstawiano w tych dziełach obraz wsi, taki bardzo sielankowy, cukierkowy, bardzo fajny, ale też starano się krytykować trochę społeczną jakąś zadumę nad dolą wieśniaków, którzy tam oczywiście pracowali. Z kolei nurt poezji takiej intelektualnej reprezentował poeta Mikołaj Sęp-Szarzyński, który żył raczej pod koniec XVI wieku, i mniej znany Sebastian Grabowiecki, który prawdopodobnie był pierwszym Rzeczypospolitej poetą, piewcą alienacji. Także Piotr Kochanowski przełożył na język na przykład Orlanda Szalonego i wprowadził w ten sposób do naszej literatury nurt heroiczno-romansowy. Także reprezentantem tego nurtu został w Polsce Samuel Twardowski, który stworzył m.in. poemat Władysław IV. Innym wybitnym poetą, także, ale z kolei już w drugiej połowie XVII wieku, był magnat Jan Andrzej Morsztyn, który z kolei opiewał w swoich poematach ziemską zmysłową miłość. Ale jeśli chodzi o sam sarmatyzm, o co w tym wszystkim w ogóle chodzi? Sarmatyzm to był taki pewny właśnie odmiana polskiego baroku, która
wywodziła się z koncepcji, iż Polacy pochodzą od starożytnego ludu Sarmatów, który żył mniej więcej w dolnej Wołdze. On miał zawsze miłować właśnie bohaterstwo, wolność, honor i inne tego typu wartości. I to oni mieli przywędrować do Polski i stać się jakby taką podstawą tej najwyższej klasy społecznej. Z Sarmatów miała się wywodzić szlachta. Czyli jakby ta szlachta miała być nie nadawane te tytuły, tylko to była jakby taka naturalna kolej rzeczy, że szlachta się wybiła spośród tego społeczeństwa, gdyż miała te, można powiedzieć, nawet lepsze geny od Sarmatów. Stało się popularne bardzo miksowanie kultury zachodniej, kultury wschodniej i samej naszej rodzimej polskiej w sarmatyzmie. Widzimy to między innymi na przykład w zbrojach. Tutaj widzimy karacenę. Karacena to rodzaj zbroi, w której mamy skórzany żupan i na to poprzybijane łuski metalowe. To było nawiązanie takie właśnie do stylów wschodnich, nawet stylów rzymskich. Sarmaci lubili się odwoływać do wartości właśnie republikańskich starożytnego Rzymu, do tej wolności, a także do najlepszych wartości rycerskich ze średniowiecza. Uważano, że to jest taki najlepszy pogląd na sprawę, że oni są idealni, wywodzą się od tego plemienia Sarmatów, są lepsi od wszystkich. Stało się to także z takim pewnym systemem wartości. Sarmatyzm był wiązany silnie z patriotyzmem. Jeszcze w XVI wieku właśnie oznaczał pracowitość, uczciwość, czyli w sumie wyrażał cechy pozytywne. Między innymi także związanie z rodziną, sąsiadami, parafią, hołdowanie jakiejś prostocie, oszczędności, czyli nic takiego złego, jednak już w XVII wieku szlachta coraz bardziej się zmieniała, już nie była wcale taka bojownicza w obronie tej ojczyzny, raczej była leniwa, coraz bardziej zostało pijaństwo, warcholstwo, wyzyskiwanie chłopów. Co za tym idzie, to przywiązanie do tradycji, które było promowane przez sarmatyzm, kończyło się na ksenofobii. Utarły się stereotypy, nie lubiono Niemców, Włochów, Francuzów, Anglików, każdemu przypisywano jakąś plakietkę. A tutaj w sumie możemy zapisać, że to jest karacena. To zbroja? Karacena. Dobra, każdemu przypisywano jakąś plakietkę, uważano, że osoby, które wyjeżdżają za granicę, choćby na studia, to właśnie tylko po to, żeby prowadzić jakieś beztroskie życie, że tutaj u nas w Rzeczypospolitej jest najlepiej, czyli stali się tacy trochę zadufani w sobie. Jeśli chodzi także o kulturę ubioru, popularny był przede wszystkim zakładanie żupanu. A ten żupan, czyli taką suknię w zasadzie męską, bardzo długą, przewiązywano kontuszem, możecie sobie przejrzeć jak to wyglądało, to uważano za tradycyjny polski strój, także lubiono w takim pozować do portretów, między innymi tych trumiennych. W ogóle zaczęto przywiązywać dużą wagę do na przykład pogrzebów, do których przygotowywano się na parę lat przed swoją śmiercią, oczywiście zawsze niespodziewaną, ale jakoś starano się do tego przygotowywać, specjalnie przygotowano kościoły, trumny i tak dalej. Nawet w pochodzie pogrzebowym jeden z członków na przykład rodziny, czy może ktoś inny, zakładał strój zmarłego i miał go poniekąd symbolizować. Takie bardzo ciekawe koncepcje. No ale oprócz tej ksenofobii wzrosła także nienawiść do innych religii przede wszystkim, co niestety zaczęto wtedy utożsamiać katolicyzm z byciem Polakiem. Zaczęto te inne religie tak naprawdę nie tolerować, bardzo je krytykować i powstała koncepcja Polski jako przedmurza chrześcijaństwa, oczywiście w koncepcji katolickiej, dlatego zaczęto nienawidzić wszelkich protestantów, muzułmanów, czy też prawosławnych, co wcześniej, na przykład w XVI wieku, przecież mówiliśmy o tej złotej wolności, ale wolności także religijnej, nie miało prawa mieć miejsca. Dlatego do przywiązania do tego starego ustroju, wychwalanie przede wszystkim tej złotej wolności przeciwko jakimkolwiek reformom i zmianom sprawił, że sarmatyzm, który początkowo, tak jak sobie mówiliśmy, hołdował nawet dobrym wartościom, stał się poniekąd tak naprawdę hamulcem do jakichkolwiek zmian Rzeczypospolitej i jednym z przyczyn jej upadku.
pojawił się symbol właśnie takiego, nam się teraz nawet kojarzy w stereotypach, taki typowy sarmacki wąs, gdyż braty noszono rzadko, raczej kojarzono je z Germanami czy czymś takim. Sarmacki wąs, właśnie taki duży brzuch i tak dalej, tak nam się kojarzy taki szlachcic Sarmata. Co prawda miał on też inne pozytywne skutki, jakoś był takim czynnikiem jednoczącym szlachtę, tak jak dla Niemców są starożytni Germanie, dla Polaków, dla szlachty wtedy polskiej byli to starożytni Sarmaci, to jednak z czasem te wpływy, takie zadufanie w sobie nie miało nic związanego z tymi początkowo wyznawanymi wartościami, właśnie wpływało tylko i wyłącznie negatywnie na stan Rzeczypospolitej. Jeśli chodzi o sarmatyzm, widzimy w sumie jego skutki po dzień dzisiejszy. Na przykład popularne było właśnie, żeby nazwiska kończyły się na końcówkę ski, na przykład Tarnowski i tak dalej. Miało to być polskim odpowiednikiem na przykład niemieckiego von i tak dalej, i tak dalej. Szlachta chciała się jakoś podkreślić tą swoją szlacheckość. Między innymi także sposób nawet brania ślubów. Kobiety w wieku 20-25 lat, mężczyźni po 25 roku życia do 29. W zasadzie przypominają nawet dzisiejsze jakieś, dzisiejsze tak mniej więcej ramy czasowe. Narodziła się też wtedy taka wizja właśnie polskiej gościnności, przyjmowania gości, dawania im prawie wszystkiego, żeby pokazać, to było właśnie po to, żeby pokazać, że gospodarz jest bogaty, że go na to stać, żeby taką osobę ugościć i tak dalej, i tak dalej. Także sposób procesowania się o każdą pierdołę, każdą błahostkę też był wtedy, stał się bardzo popularny, ale zazwyczaj wszystko kończyło się oczywiście kompromisem, ale to był sam fakt, żeby pokazać nasze niezadowolenie, urażenie, jakiejś dumy, honoru i tak dalej. Także dworki szlacheckie, często budowane z drewna, bardzo ozdabiane, zawierały portrety rodziny, pamiątki wojenne i tym podobne, co myślę, że nawet do teraz jakoś jest popularne w Polsce. Także utarły się pewne podziały, jeśli chodzi o rodzinę, że kobieta miała być tą osobą, która jest w domu, zajmuje się gospodarstwem, za to mężczyzna podróżuje, opowiada o tym, prowadzi wojny i tym podobne. Także sarmatyzm właśnie utarł pewne takie nawet zwyczaje do teraz kojarzone z polskim społeczeństwem, także to utożsamianie się z katolicyzmem i tym podobne. Popularne było także wyprawianie dużych uroczystości, no często właśnie, znaczy obowiązkowo w sumie, mocno zakrapianych alkoholem, ale to już tak na koniec jako ciekawostkę. Dziękuję Wam oczywiście za uwagę, no i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.